czuję się zajebiście. Wow! Zajebiście se zgoniłem. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 11 odcinku gry Mafia 2. Okej, Vito, ruszamy, agencie mafijny, antymafijny. Prawie byś się potknął, a wiesz, jakbyś wybił paręnaście zębów, no to nieciekawa by to była sytuacja. O, jaki pojazd! O, to trzeba ukraść. Nie ma bata. Aj, jakie cacko. Biorę go. Tamtą sukę wypieprzam. O kurde, mam wrażenie, że gra jest za głośna. Dobra. Starczy. I jedziemy z nimi. Szkoda, że to nie ma nitra. Ale ładnie ciśnie. Widzę. Prędkość ma zajebistą. I co mogę powiedzieć po rocznicy kanału? No, czuję się zajebiście. Wow! I zajebiście se zgoniłem. Dobry początek. Dobry początek. Zajebiście. Teraz trzeba jeszcze raz. Morda tam. Dobra. Przesadziłem trochę, a to tylko dlatego, że się rozgadałem. Mówiłem o tym, że no, czuję się zajebiście po tej rocznicy kanału. Że mogę dalej nagrywać z wami mimo wszystko. A jedziemy na skróty, co tam. Ale w końcu to jest pojazd taki bardziej rajdowy. Bo zasuwa zajebiście nieźle. Wow, jakbyś tą rurę jebnął, to byś już zginął. Z pewnością. Jedziesz, stary. Prędkość 300 na godzinę. Tym razem nie jedziemy, bo sorry za przekleństwa, ale wiesz, gdzie. Tak się... O! To było niezłe. Ciekawe, jak teraz się wolnisz. Mam wrażenie, że jest za głośno. Nie wiem, czemu. Sorry. Aha, teraz muszę naprawić co. Ciekawie, co się dla nas zapowiada. Woo! O kurde, o kurde. Trzeba pojazd naprawić, albo będzie źle. Dobra, tu już lepiej normalnie jeździć, jak przystało na kierowcę. Zsuwaj się! Dziękuję. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Mafię dzisiaj nagram. Może wrzucę jeszcze audiologa odnośnie nowych zmian na YouTubie, które no niestety stwierdziliby sprawę. O kurde! O nie! Cholera jasna. I teraz piechotą. Zapieprzaj. O, nie zgubimy ich. Szkoda. To nie jest Assassin's Creed, że wejdę sobie na krzaki i zgubię ich. Nie, nie, nie. To jest rzeczywisty świat. Dobra. Pobiegamy trochę. Zgubimy ich i szukamy nowego pojazdu. Żeby nie było. Dobra, pięknie. Już ich zgubiliśmy. Albo i nie. Bo jeszcze mnie próbują dogonić. Dobra, sorry, biorę twój pojazd. Tak, dla bezpieczeństwa mojego. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, rozjechany. No i teraz będą we mnie nawalać. Co mi się to nie będzie podobało. Ale trzeba będzie im też uciekać, więc... Uciekamy. Dobra, po trawniku jeździmy. Co to się będziemy pieprzyć tam? Ale się przeturlałem ładnie. To było piękne. Piękne. Megusta normalnie. No, jak mnie złapiecie, to dostaniecie Snickersa, bo za bardzo gwiazdożycie, gniarze. A mnie się to nie podoba. Zaraz mi oponę przebiją.
nie będzie też najlepiej dla mnie, bo będę miał utrudnienie w czasie jazdy. Już! Spieprzyłem! Dobra. Okej, na miejscu. Teraz trzeba pojazd naprawić. Chociaż nie, wolałbym wrócić do mojej słuczki jednak. Najlepsza. A muszę z tym ustrojstwem wjechać. Super. Jedźże. Okej. A właśnie, co się stało z naszym pojazdem Jeffersonem? Ej, no nie gadajcie. Chwileczkę. Chwileczkę. Dobra, napraw samochód. Okej, naprawione. Oferta. Podstawowy tuning. Aha. Przemalowanie, wybierz kolorek. Dobra, to będzie nasz nowy kolor. O, czarny. Czemu żółty? Jak ten czarny? O, czerwony będzie lepszy. Chyba. Czarny chciałem w zasadzie. Tak się trochę będę tymi kolorami bawił, ale jak chciałem czarny. Do tego chcę wziąć czarny. Dobra. O! Nie, to nie jest czarny. Jakie gówno. Może jak przejedziemy się na dół i tutaj. Nie. Czarna. O, czarna porzeczka. Dobra. Mi się podoba. Akceptuję kolor. I teraz jeszcze na górę. Jakiś taki naprawdę na żółć, magnolia, szary kamień. Chwileczkę, coś tutaj naprawdę, żeby przykuwało uwagę. No na dół. Czerń Scaledo. Ciemna cyraneczka. O, dobra, bierzmy czerń. Okej, tak. Dziękuję bardzo. Dziwne, że na tym kasy nie wydaje. Okej, zmieniamy ofertę. Tuning samochód, zmień felgi. Dobra. Felgi. To możemy zawsze zmienić te. O, co to były? Speedstone. Nawet pasują, ale nie, ten biel mi tu przeszkadza. No, takie mogę wziąć. Nie ma sprawy. Dobra, jeszcze przeglądamy ofertę. Tablicę sobie zmienimy. Okej. I damy jakąś taką. Szczerze mówiąc, damy jakąś taką. Tu. A dobra, nazwijmy ją tak samo. Okej, nazwijmy ją tak samo jak mojego poprzednika, czyli Słuczka. A może Słucze 2? O, dobra, Słucze 2. Podoba mi się. Słucze. A w sumie zrobimy tak. Słucze 2 będzie. Słucze 2. I pięknie. Dobra, Słucze 2. Mnie się podoba. Okej. Okay. Słucze 2. No i to wszystko. Dobra, dziękuję za tuning pojazdu. To już jest mój pojazd. No co prawda kradziony, ale mój. Ale jest zarąbiście. Dobra, trochę posiedzieliśmy. No i co? No chyba was coś. O, taki jesteś. No chodź tu. Dobra. Wsiadaj do tego pojazdu i nie sprawiaj mi problemów. Dobra. Nie dam się. Nie.
Najpierw to muszę ich pogubić. Przecież zrobiłem co trzeba chyba, nie? Dobra, zgubimy ich, to porozmawiamy. Okej. Oj, really? No tak myślałem. No trochę pobiegacie sobie, gliniarze. Trzeba będzie ich porządnie zgubić, bo coś czuję, że szybko im nie nabije. No i po co się zatrzymałeś? Czekaj. No idioto, jak jedziesz? No jeszcze gliny, no, no super, już mam zniszczony pojazd. W zasadzie. No ja. No, no zajebiście, no. Zawsze marzyłem o tym, żeby kurde dostać pierdziel od glin. O, zgubieni jest. Kurde, oni tu zaraz mogą wjechać, dlatego dla bezpieczeństwa nie zauważą mnie. Aha, cioty. Cioty, jeszcze jedna. Dobrze. Zgubiłem pały. Dobra. No przecież zrobiłem wszystko co trzeba, to w czym problem? Ej. Po co ja tam jeszcze raz wjeżdżam? Ale mogę naprawić pojazd przy okazji, bo trochę podniszczył się. A napraw go. Dobra, ale no... Zmień felgi. No felgi... Zmienione, tablica zmieniona, wszystko chyba zrobiłem. Aha! O to chyba im chodzi. Za mało mam cashu. Kurde, skądś bym musiał zarąbać trochę tej kasy. Ale co ja mam tak naprawdę zrobić? Chwileczkę. Nie podoba mi się to. Dlatego ja zrestartuję. Powtórz misję. Ale nie, jak powtórzę całą misję, to będzie... To będę miał przesrane. Chwileczkę. Nie wiem, musiałbym skądś trochę kasy uzbierać, ale... Ale jak ja mam to zrobić, to ja kompletnie nie mam pojęcia. No patrzę to wszystko, pięknie, fajnie. To jest mój dom. Gdzieś było Giuseppe. A, Giuseppe. Ale co ja tu musiałbym zrobić, żeby po prostu, nie wiem, ogarnąć to. No przecież mam naprawiony samochód. O co wam chodzi jeszcze? Ojej. Dobra. Dalej już naprawdę nie wiem co mam robić, poza tym, że muszę tam wjechać. Więc tu już mamy mały problem. No i co mi z tego, że wjadę tam do tego warsztatu, jak ja zaraz się okaże, że nic nie będzie. No cashu nie mam, no. Felgi, na co mi felgi zmieniać? Przemalowanie, no przecież zrobiłem już przemalowanie, tylko tuning. Dobra. Wyjdź. Wyjdź mi stąd. Okularnik jeszcze do tego. Chwileczkę, wyjdziemy z tego samochodu i nie wiem, coś porobię, bo... No ja coś czuję, że... Aha, mogę wykopać tą bramę, dobra. No i co mi z tego, że wykopałem bramę, ale tak naprawdę tu się nic nie zrobiło. Pożytecznego. No nie wiem, no... Zrobiłem wszystko. Tak myślę, że zrobiłem wszystko, co trzeba. Ale... czekajcie, może wydam całą kasę. Tak byłoby najlepiej. Wydam całą kasę. Dobra. Wydam całą kasę. Co mi tam? Zmiana fel. Ale znowu mnie będzie stać na te. O. A dobra, takie kupię. No i 7 dolców mi zostało. No to
sorry panie, ale już mnie na nic nie będzie stać. Więc tylko 7 dolców. Mogę za 3 paczki fajek kupić. Co najmniej. No i co ja wam jeszcze muszę zrobić? O Boże, Boże, Boże. Chwileczkę, wiecie co, może ja zrobię lepiej cięcie i wrócę do tego momentu za chwilę. Okej, po prostu nie ogarnąłem misji. Wystarczy, że miałem tylko pojechać o Hot Rodem właśnie tego miejsca. A ja 15 minut zmarnowałem. Dobra, trudno tam. Najwyżej będzie taki odcinek, a nie inny, ale będzie z pompką mało. Ale zasuwa ostro. A teraz trzeba tu podjechać tak ładnie. Okej, okay. Wysiadę i odchodzimy z platformy. Dobra. Ło! Ile kapuchy! Pachnie kasą. Odejdę mu 2000? Co? Że mu mam oddawać 2000? Chyba go porąbało. Ale gdzie ten Eddie? Chwileczkę, na mapę sprawdzę. Aha, to teraz mi załatw pojazd, geniuszu. Super. I ty myślisz, że ja będę piechotą tam zapieprzał do ciebie? Ho, 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 to się grubo mylisz. No ja myślałem, że to będzie jakiś nowy pojazd. Dobra, ale trzeba będzie go okraść, ten zielonkawy. Oj, zrąbałeś. Dobra, bier ten pojazd. Dojedziemy tam do niego. I najwyżej zakończymy odcinek, bo nie chcę, żeby znowu trwał pół godziny, jak ten poprzedni. Więc jak coś to zajebiście było, tylko nie ogarnąłem misji. Ale przynajmniej było trochę z czego się pośmiać. Trochę se w Lola pograłem przed nagrywaniem. Zajebiście mi szło. Ankom, no łatwa postać, ale sam miałem podjazd z tego, że miałem takie, a nie inne staty. A statów wam nie zdradzę. Możecie zgadywać pisząc w komentarzach. To może ktoś zgadnie, to nie wiem, może coś mi tam... Nie wiem, no żart, znaczy... Nagrody nie będzie, ale... Przynajmniej będzie wiedział, że będę miał tak... Że miałem takie, a nie inne statystyki. Oczywiście nie zaliczam tam do zgadywania asyst. Tylko starczy gile na zgony. No i to tyle. Ale Anka, no niezła postać. Szczerze przyznaję, myślałem, że to jest jakaś, kurde, porażka, a jednak się myliłem. Znowu ta restauracja. Chwileczkę, no resztę może już piechotą tak przebiegnę. Oddaj, znajdziesz go w Sokole Maltańskim. Sokół Maltański, to chyba będzie to. The Maltese Falcon, dobra. Okej, okay, wbijamy tu. Dzień dobry, dzień dobry. So? Palacz. Is the money. Well, that's a fucking relief. Stupid fucking junkies. Now they know their place. Good work, boys. Here's your cut. Thanks, Eddie. So, you need anything else from us today, or is that it? I got something I gotta take care of. No, 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 that's all for today. Aha. I'll call you if I need anything. Okej. Teraz wracamy do domu, po powrocie do domu zakończymy odcinek, bo nie chcę tego przedłużać, naprawdę nie potrzeba mi 50 minut, starczy jakieś 18 do 20 minut, żeby to naprawdę się nie wałkowało, nie ciągnęło, ale beka była, no najważniejsze. Dobra, teraz muszę tym dziadostwem odjechać, a ja chciałbym moją... Sucz numer 1, czyli suczkę tradycyjną. Ale szkoda, myślałem, że będę miał tamten pojazd. A ja w ogóle nie ogarnąłem misji, bo tak naprawdę to tylko trzeba było odnieść tego Hot Roda do Ediego, do Żurawia za 2000, właściwie 1950. Za niego dostałem. Ale się wjebałem w blok. Trzeba przyznać, to było piękne. O, ławeczkę też trzeba było zniszczyć, nie? Ojeju, wszystko tu poniszczysz w tak krótkim czasie. Do domciu jedziemy i kończymy odcinek.
Na pewno wam się spodoba ten odcinek. Trochę mafii nie było ze względu na tą rocznicę. Musiałem tam przygotować. Szczerze, nie najlepiej się przygotowałem, bo mogłem jeszcze lepiej, ale po prostu czasu już nie było. A jeszcze mam tam szkołę, to wiecie, to już w ogóle masakrycznie. Ale chociaż tak mogłem wam pokazać, że jednak coś jeszcze potrafię. Jep! Taksówkę, ładnie. I co? I co? I jeszcze pojedziesz? No, hajs się musi zgadzać. Fuck you, bitch! Dobra, jedziemy, jedziemy. Uptown. Bylebym kogoś nie zabił, to będzie gorsze niż poturbowanie taksówkarza. No nie dzwonić mi, nagrywam. Dzwonił do mnie ten sam typo, z którym Mortal w kompota nagrywałem wczoraj. Mogę go pozdrowić od was. Dobra, na środku ulicy tam zaparkujemy. Mam przynajmniej mój pojazd własny. Okej, wbijamy już do domu. A czemu miałem taki mokry płaszcz? Przepraszam bardzo. Z jakiej racji? A czy to nie jest przypadkiem ten... Tak, to jest ten sam blok. Tak, spokojnie. Dobra, idziemy spać. Dobra. Rozdział pewnie będzie 9, tak, bo zakładam. Tak, rozdział 9. I co? Twardziel i liczy ku... Liczy krupa? What? Liczy krupa? Nie ogarniam. A, pobudka. Spałem w ubraniach. Pewnie w czasie snu się rozbierał. A, muszę teraz odebrać telefon. No, jeszcze go odbiorę. Przy okazji. No nie, dryndruj. Hello? Yeah, Vito, we got a situation here. Grab a gun and meet me at the bar. And make sure you're driving a decent set of wheels. Alright, I'll be right there. Dobra, to zrobimy, ale w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jak wam się spodobał, oceńcie, skomentujcie, zasubskrybujcie. I możecie być na bieżąco z moimi filmami i bądźcie pewni, że kolejne odcinki z mafii będą jutro, w niedzielę i w poniedziałek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie, trzymajcie się, na razie.